Mateusz, ty jesteś chyba takim kolejnym dowodem na to, że ta droga z Akademii do pierwszej drużyny nie jest wcale taka długa. No nie, 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 dokładnie. No ale nic nie bierze się bez przyczyny. No najważniejsza jest ciężka praca. No i cóż, cieszę się na razie tu, gdzie jestem, aczkolwiek teraz trzeba stawiać kolejne kroki, żeby grać na tym stadionie, więc dalej będę ciężko pracował, żeby zapracować na swoją szansę tutaj, w pierwszej drużynie. Chciałem powiedzieć, że będziesz pracował na swoje nazwisko, ale ty chyba jesteś takim piłkarzem, który pracuje raczej na swoje imię. Tak, 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 dokładnie. Gdzieś często, wiadomo, się to przewija i będzie przewijać. Cóż, fajnie kiedyś by było zagrać z bratem w Legii. Może kiedyś nam będzie to dane, no ale cóż, tak jak powiedziałeś, teraz pracuję na swoje imię i nie pozostaje mi nic innego jak walczyć, tak jak mówiłem, ciężko pracować. Pozycja w Legii obrońcy to jest pozycja bardzo mocno obsadzona. Ty jesteś młodym zawodnikiem, ci młodzi zawodnicy nie dostają zbyt często szans. Kontrakt na 3 lata, odważna decyzja, ale widać, że jesteś pewien siebie. Tak, 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 dokładnie, ale to też klub pokazuje, że we mnie wierzy, że chce w przyszłości na mnie stawiać, dlatego taka jest długość tego kontraktu. I cóż, ja się tylko cieszę, że jest mocna konkurencja, ponieważ jest się od kogo uczyć, a tym bardziej, gdybym wskoczył do składu, to nie dlatego, że jestem gdzieś młody, tylko że wygrałem rywalizację właśnie z tymi bardzo dobrymi zawodnikami, więc ja tu widzę same pozytywy.